Witam wszystkich serdecznie. Kolejne podsumowanie prac, co tu się udało zrobić. A troszeczkę się udało zrobić, bo garaż troszeczkę zmienił kształty, ustawienie oraz kilka rzeczy się dzieje naraz. Więc jest o czym trochę opowiedzieć. Prawdopodobnie o połowie zapomnę. W trakcie powstawania kolejnych rzeczy, jak to się mówi, nic na siłę, tylko młotkiem, więc poczekałem, aż coś się więcej wyjaśni, więc jest nowa wtyczka. To będzie podłączone do alternatora. Także jak będę potrzebował na CITO wymienić alternator, przepiąć się pod skrzynkę, bądź na przykład odcinek o uziomie był, dlatego tutaj też się zrobiło czysto. Kolejną rzeczą, że jest, są przetwornice, to mam ustawioną na 16V. Mam nadzieję, że złapię. Jest 16V. Bym zapomniał. Takie jeszcze gratis. Pamiętacie, odcinek był o wybuchającym grzejniku. Wszystkie plusy, czyli te czarne kabelki, co tu są, są też tu. Więc jest lepiej. Więc jak to się mówi, jest robiona diagnoza w locie. Czyli auto jedzie i w międzyczasie zmieniamy opony. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, tutaj jak mam już przygotowane już kilka lat wejścia z PV, to zaczynam tutaj robić porządek od środka. Solder maska. Mam powerbanki porobione na różnych solder maskach i eksperymentuję nad grubością, bo co było robione, bo pomału 2-3 tygodnie temu ostatnio coś było kręcone. Więc co, zaczynamy. Zaczniemy sobie tutaj od stacji odzyskiwania ciepła. Cały czas prowadzę testy. Dzisiaj jeszcze robiłem uszczelnianie, bo tak widać, że jest przebarwienie. Źle to kiedyś przegrzałem i niedogrzałem. Z jednej strony będzie to pokazane na zdjęciach, było niedogrzane, przez co cyna nie weszła w kielich i miałem takie lekkie ciurczenie. Na szczęście teraz już, jak to się mówi, nic nie ma, tylko puściłem, żeby się odpowietrzyło. Jak widać, pompa ciągnie, bo na powrocie mamy takie 19, a na zasilaniu mamy, teoretycznie to jest zasilanie ciepła. No, jakby stąd było zasilanie, no to by było stąd zasilanie. Tylko że teraz bierzemy od drugiej strony, z drugiego grzejnika. A tutaj mamy takie 16. No, 17, coś takiego. Mniejsza z tym. Troszkę mi poziom spadł, więc stawiam, że się odpowietrzyło, bo jak widać, tą mokrość to nie jest woda, to jest glikol. Tu mi się troszeczkę rozlało, ale już to mam opanowane. Zgodnie z jedną rozmową bym musiał wymienić o-ringi na troszeczkę większe, więc to mnie chyba też czeka w przyszłości. Więc tak, tutaj troszeczkę inaczej poprowadziłem przewody, jak widać. Są uprowadzone już po ścianie mniej więcej. Przez lato będę tutaj dalej to robił, żeby było, jak to się mówi, na tip-top, ale już mniej więcej wiem, jak będę musiał dać tutaj. To jest w tym niebieskim streczu jest poprzeczka spod deski rozdzielczej samochodu. Nie wiem, rozpórka, czy jak to się nazywa fachowo, jak ktoś wie, może napisać. I to przyjdzie tutaj, tu będzie tak do góry i będzie tak wzdłuż, że przewody będę mógł powiesić, dodatkowy osprzęt i tak dalej. Decyzja zapadła, mniej więcej tutaj będzie skrzynka elektryczna. Miała być z tamtego kąta, ale koncepcja się zmienia. W trakcie powstawania kolejnych rzeczy, jak to się mówi, nic na siłę, tylko młotkiem, więc poczekałem, aż coś się więcej wyjaśni, więc wyszło, że tak to będzie zrobione. Dobra. Tutaj testy są prowadzone, jak widać poziomnica, bo zawsze sobie sprawdzam, czy w poziomo jest wirnik, żeby czasem coś nie uszkodzić. Stanowisko jest zrobione na nowo, mam przynajmniej gdzie teraz kabelki powieszać. Wszystko mniej więcej sobie leży. Troszeczkę inaczej przekombinowałem,
tak z ciekawości po tym, co się działo u znajomego na kanale, to wszystkie łatwopalne rzeczy z dala od prądu. Nie wiedziałem, że płyn do spryskiwaczy jest łatwopalny, ale tutaj ten mały znaczek o tym świadczy. Muszę znaleźć na to lepsze miejsce. Może ktoś zauważył, nie? Typowo łatwopalnych rzeczy tutaj nie trzymam. Osobno jest bak do tego. Ten bak jest pusty, choć ten bak będzie niedługo testowany, bo mam nowe kable zrobione. To są kable głośnikowe, które kiedyś były w instalacji. Jest nowa wtyczka. To będzie podłączone do alternatora. Także jak będę potrzebował na CITO wymienić alternator, przepiąć się pod skrzynkę, bądź na przykład ten agregat będzie współpracował z tym agregatem, cokolwiek. Wtyczka, pyk, pyk, cyk, lecę. Dobra, co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Odcinek o uziomie był, dlatego tutaj też się zrobiło czysto z tej racji. No i w międzyczasie leci oczekiwanie na 24 godziny dla akumulatora. Kolejną rzeczą, że są przetwornice. To mam ustawioną na 16 V. Mam nadzieję, że złapię. Jest 16 V. Ustawiony mam naklejki, bo znając mnie, popierdzieliłbym coś. Tu mam też napisane 16 V. Jest solder maska, żeby mi Kaś tu zwora się nie zrobiła. Wszystko co z zewnątrz też jest potraktowane solder maską. Więc ładuję sobie bezpośrednio ładowarką procesorową, modelarską, akumulatory. I ładowanie przed testem, po teście się przebiega z mojego prowizorycznego jeszcze układu, co jest podłączony pod płyty, czyli pod minus i pod plus. Bezpośrednio mam, no nie bezpośrednio, jest bezpiecznik szybki. 7,5 w razie W, jakby coś się działo. Więc tu się to dzieje. Kolejne akumulatory już tutaj się testują. Raczej są przygotowane do testów. Co jeszcze? Tutaj na razie stoję w miejscu. Czekam na dostarczenie części. Muszę coś porobić. Za niedługo się wezmę za izolowanie przewodów, raczej rurek. Z racji, że ja zawsze zostawiam połączenia na dłuższy czas, żeby to wszystko popracowało i tak dalej, żeby czasem gdzieś coś nie ciekło. Bo jak zrobicie rurki, od razu dacie sobie izolację na nią, to później nie dojdziecie do tego, czy Kaś wam coś cieknie, czy nie cieknie. Więc ja zawsze sobie wolę poczekać, a za jakiś czas będziemy zakładać izolację. Tu jest tyle w temacie. To może dzisiaj jeszcze będę kończył, więc to, jak to się mówi, zabawka z tymi kablami zajmuje bardzo dużo czasu, bo to masz 8 przewodów na jeden biegun. No, ale to jest dobre, że jest bardzo dużo żyłek, a żyłki lubią przewodzić prąd na dokładnie. Dobra, to będzie tutaj od tej strony. Aha, bym zapomniał. Takie jeszcze gratis. Pamiętacie, odcinek był o wybuchającym grzejniku. Wrzucę link do tego. Tylko popuściłem to, jeszcze nie odkręciłem, więc sam nie wiem, co tam się stało w środku. Spuszczam olej. Co tu się stało w środku? Czy będzie widać, gdzie to wybuchło? Nie widać, powiem szczerze, gdzie się coś stało. Ale definitywnie wybuchło. Nie wiadomo gdzie. Nie widać jakoś mocno rozerwanego. Nie wiem. Zrobię obdukcję i ewentualnie wrzucę zdjęcie. Więc może dojdziemy do tego, co się stało z tą grzałką. No a tutaj sobie jeszcze schodzi resztówka oleju. No i jak zawsze używane AGM-y, które umarły, na coś się przydają.
Dobra podpórka do grzejnika. Tylko, że ten grzejnik też jest zmęczony i dopiero teraz się skapłem, że on był spawany. I dlatego możliwe, że on moczył, więc go będę musiał tak samo wrzucić na ciśnienie i zobaczyć, czy gdzieś nie robi piany. Więc to taki gratis, jak to się mówi w trakcie. I lecimy do akumulatorowni, bo tam też troszeczkę się podziało. A więc jesteśmy w akumulatorowni i tak, mamy pierwszy rząd, nic się nie zmieniło. Drugi rząd. O, coś tutaj może ktoś zauważył różnicę. Już minusy, no tutaj jeszcze będzie przerobione. Wszystkie minusy są z jednej strony. Wszystkie plusy, czyli te czarne kabelki, co tu są, są też tu. Więc jest lepiej. Nie wiem, czy o tym mówiłem. No to jednak minęło czasu troszeczkę i dużo się działo. Każdy rządek będzie miał własny akuaktywator, czyli odsiarczacz. Niech będzie było kupione, kosztowało, niech zaiwania. Teraz tak, equalizery będą każdy centrycznie. Jest dolna area, środkowa, górna. To jeszcze nie jest zmienione. Tutaj jest tak. A te nowe już są lutowane. Jest grubszy kabelek. To będzie wszystko jeszcze układane, bo niestety to jeszcze muszę rozłożyć. A to już jest dobrane, bo mniej więcej te pojemności, co tu są, mniej więcej odpowiadają tym. Dwa się tam jeszcze, w sumie cztery się będą robić i później dobiorę do tego tu. A później będę tutaj dobierał do tego. Dlatego to już jest przygotowane. Mostek jest dłuższy i on daje radę robić te 24. A później po prostu wstawię nowy mostek z 16. Połączę je szeregowo i równolegle, jak powinny być, i lecę. Już będzie jedna araja gotowa. Kolejne akumulatory wskoczą tu i będzie kolejna, i później będę leciał tutaj. W ten sam sposób. Więc jak to się mówi, jest robiona diagnoza w locie. Czyli auto jedzie i w międzyczasie zmieniamy opony. Na takiej zasadzie tutaj robię. Ten już jest gotowy. I w zależności jak wyjdzie ten kolejny, który tam czekał, będzie albo dodany do tego, albo będzie gdzieś tutaj wstawiony. W zależności jak wyjdzie pomiar. Ale zobaczymy. Na razie nie wyprzedzam. Więc tak to wygląda. Zrobienie wszystkiego na tych wyłącznikach, no, rozłącznikach jest super rozwiązaniem. Jedynie się zastanawiam, czy tutaj ma tylko plusy na tym rozłączam. Czy nie zrobić tego samego dla minusów? Dajcie mi znać, bo żonglowaniem kabli tych głównych zasilających nie ma problemu, bo ja sobie to wyłączyłem tu, nie ma problemu. Ale gorzej, jak masz cały czas żywy kabel, nazwijmy to żywy, bo minus jest cały czas wpięty w sieć i musisz uważać, żeby nie dotknąć czymś, żeby nie zrobić na przykład z instalacji 24-woltowej, 12-woltowej. I zrobić jakieś ała. Tak pomału daje mi do myślenia, czy nie rozbić jeszcze minusy osobno na takie apatory, że plusy z jednej, minusy z drugiej i mogę rozłączyć plus i minus i wtedy nie ma problemu. Dobra, tyle. Aha, pamiętacie tą skrzyneczkę? To właśnie była skrzyneczka od grzejnika. Ona jest ok. Pytanie było, czemu nie zrzuciło tutaj tej B6, co jest w środku. Tu jest B6. Wyszło po prostu tak, że tamta faza była mocniej już obciążona innymi urządzeniami, więc szybciej wybiło zabezpieczenie, które już było obciążone, niż to, co tutaj było. Więc tyle w temacie, nie zagaduję. Życzę jeszcze miłego, spokojnego dzionka. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie akumulatory naładowane oraz swoją energię życiową. Więc
Do zobaczenia, do następnego, cześć. Zapomniałem jeszcze powiedzieć tutaj, jak mam już przygotowane już kilka lat wejścia z PV, to zaczynam tutaj robić porządek od środka, że linie idą osobno. Jedynie, jak to się mówi, takie małe problemy, żeby to wszystko rozplątać. No i brakło mi materiałów, bo tutaj jest ostatnia, a tu już są zwykłe. Więc za niedługo jeszcze to zostanie wymienione na ten typ, żeby było osobno, żeby nie kusić losu. I później ten cały Saigon, co tu jest, będzie poukładany tu. Ewentualnie zrobię jeszcze drugi rozdział, żeby nie było za dużo w jednym, ale to wyjdzie w praniu, no ale oczekiwanie na części, oczekiwanie na wypłatę. No, jeszcze później, jeszcze to będzie gdzieś tam wstawione na koniec filmu i jeszcze później wstawię to, co dzisiaj robiłem. Więc trzymajcie się jeszcze raz ciepło, do zobaczenia, cześć. Jeszcze temat, który robiłem już długo, teraz pokazuję, bo zdaję egzamin. Solder maska. Mam powerbanki porobione na różnych solder maskach i eksperymentuję nad grubością, bo tutaj jest na przykład mega grubo, tylko że to schnęło pod lampą chyba prawie cały dzień, pod lampą UV. A tu była lekka warstwa i to wyschło w pół godziny, jakoś tak. To było tak naciaprane, że nie umiało to w ogóle wyschnąć. Na kilka razy to musiałem brać. I próbowałem różne kolory, jak która kryje i tak dalej. No i są powerbanki zrobione już z bezpiecznikami. Na przykład to podpisane KO są po prostu ogniwa, które się rozładują same. I dlatego też wszystko jest na wtyczkach, tylko że jedną ręką nie idzie, ale poszło. Jest na wtyczkach, idzie oddzielić, idzie zamieniać moduły, jakim chcę ładować, co chcę ładować. Na przykład mam do dyspozycji C, to ładuję C. Potrzebuję moduł, który ma na Lightning, to ładuję Lightningiem. Więc zrobiłem to modułowe. To są na razie 3. W trakcie jestem z modułem większym, tylko czekam na części. Nie umiem dostać części z Chin, teraz wszystko idzie powoli. Jednego powerbunka zrobiłem na całkowicie nowych ogniwach. Kupiłem, niby mają 3400 deklarowanego. To jest powerbank, co jak jeżdżę autem, to żeby nie ładować samochodu, bo nie jestem przekonany do tej metody, zawsze powerbankiem się ratuje. Jak trzeba nawigację, jak to się mówi, nakarmić. Więc to jest tyle. To można powiedzieć, że to jest wersja 3, bo wersja 2, ten duży pakiet, niestety nie był praktyczny. Fajnie był pojemnościowy, ale praktyczność obsługi zerowa. Więc będzie za niedługo wersja 4, rozwojowa. Jak to lubię mówić, nie warto wsadzać wszystkie jajka do jednego koszyka, bo można skończyć głodnym. Więc dziękuję bardzo, pozdrawiam, cześć. No i mała naprawa. Wrzucę zdjęcie tutaj w tym miejscu, prawdopodobnie cieknie, jest niedogrzane. Ustawiłem to mniej więcej, żeby to był najwyższy punkt, bo ciepło idzie do góry. Odkręcamy sobie gaz. Troszeczkę zakręciło manometrem. Damy sobie około jednego. Mniej więcej to wtedy działało. Ten manometr to będzie do poprawy, jak będziemy testować dalej agregat z kosiarki, ale innym razem. Teraz chodzi o to, żeby to mniej więcej zrobić. Za dużo gazu. Pokażę wam tylko część, bo mi później w pewnym momencie braknie, jak to się mówi, rąk, żeby dwie albo trzy rzeczy naraz robić.
Więc chyba się zacznie od teraz, bo nie będę was naciągać na minutę, jak próbuję odpalić palnik. Zgasiło. Dobra, nie naciągam z walką z palnikiem jedną ręką. No dobrze, chwila strachu i się udało. Dałem sobie pastę do lutowania w te miejsce w trakcie grzania i wciągło mi fajnie tutaj wszystko ładnie. Nadlutowałem wszystko. Przed chwilą dokładnie skończyłem, a to już jest zimne, bo na dworze jak widać jest mróz. Jest wiatr, nie przegrzałem za bardzo konopki, też za bardzo nie przetopiłem, więc chyba jest ok. Przepraszam za ujęcie. Dołem mi wykapało, więc stawiam na to, że powinno być git. Jedynie mi się tu tak to średnio podoba, że jest taka mała, ale nie jest git, dobra. Przepraszam, ale już nie chcę to kolejny raz poprawiać. Tutaj jedynie jak zaczęło się to mocniej grzać, to było widać, że glikol zaczyna wyciskać z kielicha, bo to zaczęło wrzeć w środku, bo to było ponad 200 stopni, więc zaczęło to wrzeć, wyszło wszystko, pasta, cyna na samą górę, aż się rozlało i jest majonez. Można montować z powrotem.